Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem pokazać, jak stworzyć ładny awatar na Wasz kanał na YouTubie przy pomocy programu GIMP. Więc co, myślę, że bez żadnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. Więc tak, stwórzmy sobie nowy plik. On musi mieć wymiary 1000x1000. Teraz warto skorzystać z jakiejś paczki, która da nam potrzebne efekty do stworzenia ładnego awataru. W moim przypadku to będzie Afterpack, będziecie mieli link do filmu na YouTubie, z którego będziecie mogli pobrać sobie tą paczkę. Link znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jak już wszystko mamy, to zacznijmy sobie od dodania jakiegoś tła do naszego awataru, aby po prostu to wszystko dobrze się prezentowało. W moim przypadku to na przykład będzie to. Wiadomo, jak wy będziecie tworzyć swoje tło do awataru, to no, będziecie to po prostu trochę dłużej wybierać, ale jako że to ten poradnik jest tylko poradnikiem, to nie do tej zbytnio się na tym wszystkim aż tak skupiać. Ok, już tutaj tło dodałem, usunąłem sobie pierwszą warstwę, żeby ona nam nie przesłaniała tego tła. No i teraz warto, że trochę to rozmazać, aby to po prostu ciekawie wyglądało. No myślę, że damy coś takiego. No tak, gdzieś tyle myślę. No i mamy taki efekt. Okay, jak już mamy to zrobione, to teraz zajmiemy się dodaniem jeszcze jakichś innych efektów, na przykład lights. Niech to będzie kolor na przykład taki. Okej, możemy to oczywiście sobie dostosować dzięki skalowaniu, więc ja to sobie dostosowuję. Pamiętajcie, aby sobie przytrzymać shift, to wtedy ci mogli to tak niestandardowo dostosować, jeżeli ci chcieli, jeżeli no tego będziecie wytrzymać. Klikamy center. Mamy coś takiego. W sumie dodamy dosłownie to samo z drugiej strony, więc dajmy tutaj sobie powiel warstwę i teraz sobie musimy tylko to jeszcze obrócić. Ok, no i dajmy sobie enter. I mamy już wszystko gotowe. Myślę, że też, no to zawsze jakiś tam efekcik, spoko. Teraz zajmiemy się napisem, w moim przypadku to będzie po prostu nick. No i co do napisu, ważne, aby miał fajną czcioneczkę, bo ona tutaj będzie też dosyć ważną rolę pełnić, aby wszystko było w miarę widoczne. Ja daję sobie lemon milk, jeżeli nie zapomnę, to też Wam dam tą nazwę w komentarzach, będzie po prostu link do pobrania. No i to, już mamy to, ustawmy jej wielkość. Na przykład damy gdzieś tyle. I teraz Wam pokażę kilka sposobów na stworzenie ładnego nicku. Pierwszy to będzie po prostu kanał na zaznaczenie. Możemy dać sobie tutaj na gradient i tutaj możemy sobie ustawić, jaki chcemy, na przykład taki. Wiadomo, wy będziecie nad tym trochę bardziej kombinować, ale po prostu chcę wam pokazać, jakie są tutaj możliwości, bo wiadomo, każdy awatar możecie teraz zrobić inaczej, bardziej pod siebie i później jest zaznaczenie brak i mamy taki efekt. Co jeszcze możemy dodać, na przykład sobie kanał na zaznaczenie, a nie, zepsułem kanał na zaznaczenie, obramuj, dajmy sobie na dwójeczkę na przykład. Teraz się to musimy tylko pokolorować. Ok, mamy taki kolejny efekt, też myślę, że spoko. Bądź jeszcze coś kompletnie innego, czyli kanał na zaznaczenie. Zaznaczenie i teraz dajmy sobie zmniejsz, dajmy to jest na przykład na piątkę. No i teraz tutaj to już akurat gumujemy tym takim sposobem, dajemy zaznaczenie brak i powstaje nam taki efekt. Też to jest spoko, jeżeli chcecie jakoś tam kombinować. No i w sumie jak już to zrobiliśmy, to mamy taki efekt i teraz dajemy sobie jeszcze jeden nick. Tylko że on będzie po prostu taki zwykły. Też oczywiście będzie lemon milk, ok. No i wiadomo, mamy na przykład taki kolejny efekcik. Więc naprawdę możecie tutaj różnie kombinować, ale ja myślę, że zrobić coś takiego jeszcze innego, bo myślę, że to będzie na ładnie wyglądało w przypadku tego awatara, przynajmniej taki jest mój styl, czyli danie sobie, może zacznijmy od tego, żeby idealnie tutaj to dostosować. Na początek wszystkie tutaj literki sobie zaznaczamy, idealnie ten kwadracik dostosujemy do tych żółtych kreseczek i później klikamy sobie na narzędzie wyrównanie, klikamy na ten nick i sobie wszystko wyrównujemy, aby był idealnie na środku naszego awatara, bo jednak to też jest bardzo ważne. Ok, jak już to zrobiliśmy, to teraz zaklejamy filtry, światło, cień, rzucanie cienia. Damy tutaj sobie na przykład fioletowy. No, o, coś takiego zrobimy, damy tutaj sobie wszystko na zero. Ok, i damy sobie promień rozmycia. No może też bez przesady. Na przykład coś takiego, więc to też jest taki kolejny jakby fajny pomysł, ale jeszcze zrobię coś innego, bo jednak to tak zbytnio fajnie nie pasuje, chciałbym, żeby to po prostu idealnie wyglądało, czyli rzucenie długiego cienia, to też coś będzie fioletowe, by pasowało do całości, o coś takiego. I teraz tutaj oczywiście sekund dostajemy długość tak samo,
mamy takie coś. Myślę, że to akurat tak najciekawiej by wyglądało w przypadku tego baneru. No i teraz warto dać tutaj na przykład wasze selfie jakieś ładne, bądź po prostu jakąś postać z gry, albo po prostu tak już to zostawić i dodać jeszcze jakieś tam efekty. Ja myślę, że tam jakąś postać z gry, na przykład z Fortnite'a, bym pokazać, że to po prostu będzie ciekawie wyglądać. No i że po prostu albo z jakiejś innej gry, z której nagrywacie. Okej, już znalazłem taką postać z gry. Myślę, że ona akurat będzie tutaj najfajniej pasować, chociaż trochę też zmniejszę gdzieś tak tu, aby nie przysłaniało tej postaci. No jak już to mamy zrobione i tą postać ustawioną, dodamy teraz taki kolejny efekt na tą postać, czyli kanał fana zaznaczenie. Damy sobie tutaj obramuj na dwójeczkę i teraz bierzemy sobie pędzelek i to zamazujemy. OK, dajemy sobie znaczenie brak. Jak widzicie, tutaj takie te linie tutaj odstają, to brzydko wygląda, z której tą postać zniżamy. No i tak to wygląda, myślę, że spoko. No i taki awatar myślę, że jest bardzo fajny, a jeszcze dodajmy jakieś tam efekty, aby to ciekawie wyglądało. No i na przykład damy sobie tutaj takie promienie. Nie wiem, kiedy teraz tylko wybrać. No myślę, że ten będzie całkiem spoko, albo nie, ten nie będzie spoko. Damy coś jeszcze innego. Na przykład to. No i okej, taki coś też może być. I nawet będzie chyba idealnie pasować, tylko którego, wiecie, jakby moc zmniejszymy dzięki tym kryciu. Gdzieś tak na tyle na przykład, albo trochę jeszcze będzie coś w tym stylu. No i tak prezentuje się nasz końcowo baner, nie baner, tylko awatar, co ja gadam. No jak na naprawdę no, krótką chwilę, to myślę, że całkiem spoko wyszło. Wiadomo, tutaj jest naprawdę masa efektów, które gdzieś mogli wykorzystać do swojego baneru, ale myślę, że z tymi pomysłami, które wam dałem, to wam to w zupełności wystarczy. Jeszcze tam przy no, odrobinie wyobraźni to jeszcze lepiej to zrobicie. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ten poradnik się przydał, to miło by było, jakbyś się odwdzięczył mi łapeczką w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału. I jeżeli będzie po prostu dużo łapeczek w górę pod tym odcinkiem, to postaram się dać jakiś kolejny odcinek z Gimpa, gdzie wam pokażę, jak zrobić jakąś ładną miniaturkę, czy coś w tym stylu. A aż będę leciał, więc trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!